Wynika to z faktu, że to znaczy dzieło oświecone to jest takie dzieło, którego autor jest nieznany lub nie wiadomo kiedy zmarł, a jeśli zmarł, to nie wiadomo kto po nim jej odziedziczył prawa, czy nie można ustalić, kto aktualnie ma majątkowe prawa autorskie do dzieła. To, że te dzieła osierocone, ich liczba coraz bardziej wzrasta, wynika z faktu, że właśnie jest ten przepis o wydłużaniu retroaktywnym praw autorskich i jednocześnie rezygnacja z jakiejkolwiek formy rejestracji praw autorskich i nabywania ich automatycznie bez rejestracji. Jeśli teraz na przykład Państwo robią sobie notatki, to do tych notatek automatycznie nabywacie prawa autorskie i nie trzeba tego nigdzie rejestrować, żeby one były objęte ochroną. Jeśli ktoś bez Waszej zgody by to opublikował, to narusza Wasze prawa autorskie. Natomiast jeśli wyrzucicie na przykład te notatki do kosza i ktoś je potem wyjmie z tego kosza i nie będzie wiedział, kto jest ich autorem i będzie miał kłopoty z wykryciem, to mamy dzieło osierocone. I to powoduje, że w przypadku dzieł osieroconych, tak praktycznie biorąc, potrzeba około 140 lat, aby mieć jakąś taką pewność, że anonimowe dzieło jest w domenie publicznej, bo można tu robić takie założenie, że autor dzieła był noworodkiem, kiedy je stworzył. Ludzie przeciętnie żyją 70 lat i po śmierci autora przez 70 lat prawa autorskie obowiązują. Zatem 140 lat daje już jaką taką pewność, że dzieło jest jednak w domenie publicznej, nawet jak nie znamy jego autora. I co ciekawe, z dziełami osieroconymi największy problem jest taki, że ze względu na to, że konieczna jest zgoda na pierwszą publikację dzieła, co wynika z osobistych praw autorskich, no to dzieła osieroconego w ogóle nie można opublikować. Ono jest stracone po prostu dla ludzkości przynajmniej przez te 140 lat aktualnie. Teraz krótko o projektach Wikimedia. Tutaj ten wstęp w domenie publicznej był po to, żeby właśnie pokazać, że to od strony prawnej jest dość skomplikowana rzecz, a z drugiej strony nasze projekty funkcjonują w ten sposób, że każdy w każdej chwili je może edytować. Nie mamy tak jak w przypadku bibliotekarzy, kiedy to są powiedzmy zatrudnione na etatach osoby, które przechodzą jakieś szkolenia i przyjmując na przykład dzieła do biblioteki cyfrowej mają do pomocy prawników, którzy analizują całą tą sytuację, tylko mamy taką sytuację, że każdy w każdej chwili do naszego projektu może na przykład załadować sobie jakieś zdjęcie i może nie mieć świadomości, jak funkcjonuje prawo autorskie, a ze względu na jego skomplikowanie nie jest łatwo w kilku punktach powiedzieć mu to możesz, a tego nie możesz. Projekty Wikimedia są właśnie oparte albo na własnej twórczości edytorów udostępniane, które oni udostępniają na wolnych licencjach oraz na materiałach z domeny publicznej. Projekty Wikimedia są hostowane w Stanach Zjednoczonych i odpowiada za nie amerykańska fundacja, więc one w zasadzie podlegają wyłącznie prawu amerykańskiemu, ale ze względu na dobro edytorów wersje językowe projektów przestrzegają lokalne prawo, bo to wynika z tego, że co prawda na przykład, nie wiem, dajmy na to japońska Wikipedia byłaby legalna w Stanach Zjednoczonych, gdyby tylko amerykańskie prawo przestrzegała, ale gdyby ona zachęcała do łamania japońskiego prawa autorskiego, które w paru punktach powiedzmy jest sprzeczne z amerykańskim, przez japońskich edytorów żyjących w Japonii, no to by narażała ich na kłopoty prawne, bo oni by łamali prawo w Japonii. I dlatego jest przyjęta taka zasada, że w projektach Wikimedia przestrzegamy prawa amerykańskiego plus lokalnego prawa tego kraju, w którym najwięcej osób mówi danym językiem, a więc niemiecka Wikipedia przestrzega niemieckie prawo, polska polskie, francuska francuskie i tak dalej. Z anglojęzyczną jest problem, ale przyjęte jest w anglojęzycznej, że przestrzega amerykańskiego prawa, mimo że podobno już najwięcej ludzi mówiących po angielsku mieszka w Chinach. Jak to funkcjonuje, że mimo to nie dochodzi do takiego masowego łamania praw autorskich w Wikipedii i jej siostrzanych projektach? To wynika z faktu, że jest cały czas własna wzajemna kontrola edytorów plus jeszcze centralna kontrola prawników z Fundacji Wikimedia i pokażę za chwilę, jak to działa. Przy czym
To działa w ten sposób, że my jesteśmy nawet czasem bardziej restrykcyjni niż wiele na przykład wydawnictw i wielu edytorów jest nastawionych tak skrajnie na przestrzeganie prawa autorskiego, że to prowadzi czasem do absurdalnych sytuacji i to jest nazywane to, że w Wikipedii panuje tak zwana paranoja copyrightowa, która jednak ma tą zaletę, że dzięki niej no, nikt nie oskarża Wikipedii o masowe łamanie prawa autorskiego. No i teraz oprócz Wikipedii, która ma ponad 200 wersji językowych, 3 miliony artykułów w wersji anglojęzycznej, 700 tysięcy w polskiej, jest to siódmy najpopularniejszy serwis internetowy w skali globalnej, więc to jest prawdziwy gigant. Jest jeszcze, są tak zwane projekty siostrzane, które są mniej znane i które pełnią taką komplementarną rolę do Wikipedii. Być może dla bibliotekarzy najciekawszym są wiki źródła, ponieważ wiki źródła to jest miejsce, gdzie są gromadzone teksty źródłowe. Wszystkie te, które są albo w domenie publicznej, albo udostępnione na wolnych licencjach i dzięki temu możemy je w całości legalnie udostępniać. I jest to jakby taka podręczna biblioteczka Wikipedii. Potem w hasłach Wikipedii można łatwo linkować do źródeł Wikipedii. Na przykład jeśli mamy hasło prawa autorskie, to możemy zrobić link do pełnego tekstu aktualnej ustawy i wcześniejszych o prawach autorskich, która jest umieszczona w wiki źródła. I drugi projekt, który masowo wykorzystuje dzieła z domeny publicznej, to jest Wikimedia Commons. To jest takie centralne repozytorium zdjęć i multimediów. Mamy w tej chwili tam ponad 6 milionów plików, z czego 1/5, 1/6 to są dzieła z domeny publicznej. I teraz jak funkcjonuje kontrola naruszeń praw autorskich? Otóż pierwszą taką linią obrony są sami edytorzy, którzy nawzajem obserwują własne edycje i załadowania plików i mają prosty mechanizm zgłaszania administratorom potencjalnych naruszeń, a także każdy edytor może brać udział w dyskusji na temat zasad prawnych funkcjonowania, na przykład może, jeśli jest przyjęta zasada, że coś jest w domenie publicznej, a on znalazł, że nie według prawa i że ktoś wcześniej zrobił błąd w tym zakresie, to może to stwierdzić na specjalnej stronie i to jest potem analizowane. Jeśli ma rację, to jakaś część zasobów niestety jest u nas usuwana. Następną linią obrony to są administratorzy lokalni. Oni to są też wolontariusze, którzy się wywodzą wprost z edytorów projektu Wikimedia. Jak ktoś się bardzo wciągnie w edytowanie jakiegoś projektu, to może kandydować na administratora i potem pozostali edytorzy przeprowadzają głosowanie nad przyznaniem bądź nie mu tych uprawnień i dostaje te uprawnienia i staje się administratorem. I teraz administratorzy obserwują wszystkie edycje, jest taka w każdym projekcie strona ostatnie edycje, w której widać co się kolejno działo i codziennie jest kilka osób, do kilkudziesięciu w większych projektach, takich jak anglojęzyczna Wikipedia, że stale patrzą co się dzieje i oni natychmiast usuwają oczywiste naruszenia praw autorskich, jeśli nie wiem, ktoś powiedzmy z jakiegoś serwisu sportowego, zawodowego fotografa zdjęcie umieści w haśle o danym sportowcu, to zdjęcie potrafi zniknąć w 10 sekund, ponieważ w oczywisty sposób narusza prawa tego fotografa. I rozpoczynają dyskusję nad przypadkami wątpliwymi, które ze względu na niejasność prawa autorskiego nie zawsze jest łatwo rozstrzygnąć, czy coś narusza, czy nie narusza prawa autorskie. No i wreszcie na samym końcu są prawnicy Fundacji Wikimedia, którzy po pierwsze reagują na zażalenie zewnętrznych podmiotów. Jeśli zewnętrzny podmiot powie, że wy macie w waszych zasobach coś, co naszym zdaniem narusza nasze prawa autorskie, to prawnicy do tego siadają, analizują i szybko decydują, czy tak jest, czy nie i usuwają bądź pozostawiają te materiały. Następnie prawnicy w fundacji ingerują w projekty, które przyjęły błędne zasady, bo zdarza się, zwłaszcza w małych projektach, których jest powiedzmy kilkunastu czy kilkudziesięciu edytorów, że oni między sobą w dyskusji wymyślą coś głupiego od strony prawnej i robią coś, co jest niezgodne z prawem. No i wówczas
prawnicy fundacji mówią, źle robicie, musicie zmienić te zasady. No i jeśli dochodzi do takiego przypadku, kiedy dany projekt, społeczność danego projektu mówi nie, my uważamy, że my mamy rację, a nie prawnicy fundacji, no to wtedy następuje po prostu całkowite zamknięcie projektu. Był jeden taki przypadek, kiedy francuskie wikicytaty zostały całkowicie zamknięte i rozpoczęte od początku. Teraz kilka przykładów. Jest taka specjalna podstrona Wikimedia Commons, która określa zasady dla domeny publicznej, to znaczy tam są wszystkie wyjątki ze wszystkich krajów znalezione w ustawach, które powodują, że coś jest w domenie publicznej, plus jest opisane ile w którym okresie wygasają prawa autorskie, w których krajach i do tego tworzone są takie specjalne szablony, którymi są opatrywane te utwory, które są już w domenie publicznej i one głoszą, dlaczego dane dzieło jest w domenie publicznej. Nad tymi szablonami czasami trwają dyskusje właśnie, jeśli ktoś powie, że nie, że to nie jest racja, że źle został użyty jakiś wyjątek i że nie powinniśmy mieć dzieł, które są tym szablonem oznaczone. I wreszcie jest podstrona do zgłaszania podejrzanych przypadków, w których się dyskutuje właśnie te dwuznaczne przypadki, czy je usunąć, czy zostawić. No i ostatecznie, jeśli po dyskusji się okazuje, że usunąć, to są po prostu usuwane. I tutaj jest przykład właśnie takiego szablonu, którym na przykład są opatrywane głównie herby miast i herby państwowe polskie, ponieważ zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą urzędowe znaki i symbole nie podlegają prawu autorskiemu, więc one są w domenie publicznej. A tutaj jest przykład takiego wyjątku niemieckiego, który powoduje, że można na niemieckie znaczki pocztowe, które Bundespost wystawia, one też są w domenie publicznej, bo tak wynika z niemieckiego prawa autorskiego, a na przykład w Polsce znaczki podlegają ochronie prawnoautorskiej. Tutaj jest jeden z elementów tego mechanizmu obrony przed ładowaniem plików, które są niezgodne z prawami autorskimi. Jeśli na przykład w Państwu zdarzyłoby się coś załadować do Wikimedia Commons, co wygląda na niezgodne z łamiące prawa autorskie, to na stronie dyskusji dostajecie takie ostrzeżenie, które jest przetłumaczone na kilkanaście języków i automatycznie się pojawia w języku tej osoby, która pisze. I są ostrzeżenia, że ten plik został usunięty, bo naruszył prawa autorskie. Prosimy więcej tego nie robić. I wreszcie tutaj jest przykładowa dyskusja nad usunięciem. To był na przykład taki przypadek, że w Stanach Zjednoczonych w domenie publicznej są wszystkie dzieła, które zostały wykonane przez pracowników urzędów federalnych w ramach ich obowiązków służbowych. I w związku z tym mamy masę zdjęć na przykład wykonanych przez amerykańskich żołnierzy, przez biura prasowe różnych urzędów, na przykład choćby w Białego Domu i tak dalej. A to był taki przypadek, kiedy na stronie US Navy były zdjęcia, które były jednak wykonane przez pracowników hiszpańskiego Ministerstwa Obrony i ktoś wykrył to, że one co prawda pochodzą ze strony US Navy, ale tam były tylko użyczone i one nie podlegają temu amerykańskiemu wyjątkowi i cała seria tych zdjęć została usunięta po wykryciu tego faktu i była krótka dyskusja, której jeden właśnie z edytorów stwierdził, że takie coś wykrył. Oczywiście oprócz projektu Wikimedia jest trochę innych, znaczy dużo nawet innych projektów internetowych, które wykorzystują materiały z domeny publicznej. Jednym z najbardziej zacnych jest Biblioteka Literatury Polskiej, gdzie można znaleźć takie najstarsze polskie utwory dziedzictwa narodowego właśnie Kochanowskiego, ale ostatnio widziałem też, że na przykład pokazały się utwory Żeromskiego, do którego niedawno wygasły prawa autorskie.